Pierwej szła do Gogolina. Nie. Pierwej szła do... To, co my go dali. Za mną była jego izba. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam w Ozorostomili z gminy Gogolin. Przejechaliśmy 80 km. U nas lało, a tu na zachodzie nie leje, nie ma słońca, no ale nie ma tak źle. Możemy nagrywać. Tuż jadymy. Gogolin to gmina miejsko-wiejsko w Krysie Krapkowskim, w której kwateruje kole 12,5 tysiąca personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy we szczednich stuleciach. Są Gogolin w 1223 roku. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1967 roku. Do gminy przynależą też wsie. Chorulo, Dąbrówka, Górażdże, Kamień, Kamionek, Malnio, Łobrowiec, Łodrowąż, Zakrzów. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwaterujących w Krysie Krapkowskim zadeklarowało śląską narodowość. Według wyników z 2002 roku 18% personów zadeklarowało tutaj niemiecką narodowość. W Abszcimungu z 20 marca 1921 roku 57% mieszkańców samego Gogolina welowało za Niemcami. Toż nie ino miasta welowały za Niemcami, jako też niekerzy godają. Place te ostały w Reichu w Romach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 85 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy we Zakrzowie. Obejrzyjcie, jaki piękny landschaft tu jest. Te łabędzie, które ku nam wyłażą, stow, kaplica, tam jakiś dwór, rozmaite dworskie zabudowy. Zielony Śląsk, nikt nie godo, co śląskie czorny. Je trochę czornego na wschodzie, tam kają mieszką, no ale większość jest zielonego, nawet tam kają mieszką. No, pieronie, kaj to mocie, co te łabędzie, no, współżyją ze człowiekiem tak naprawdę. Tutaj mamy kapliczka, którą żeście widzieli tam w tym landschafcie, a na niej jest tabula ku zocy poległych w pierwszej i drugiej wojnie, poległych ze Zakrzowa. Mało wieś, a naprawdę tyle mu do zaproponowania. Tam żeś widział konie, tam plac graczek, tam jeszcze jakiś plac do basketbala. Górny Śląsk, właśnie on nam proponuje naprawdę wiele. We Zakrzowie mamy też ruiny zamku templariuszy ze XIV stulecia. No, miejscowość właśnie powstała we XIV stuleciu. Nieskorzej budynek przebudowano na pałac barokowy, a we XIX stuleciu właściciel rozbierał go, szukał skorbu templariuszów, nic nie znot i potem go podpolił. No i mamy coś takiego dzisiaj. We XIX stuleciu skrudziła tu się familia Madelung. No i oni wybudowali ten pałac. Byli tu do 1945 roku. Dzisiaj jest tu hotel, a właścicielem jest Zygmunt Dransfeld. No i mamy tu bałerstwo. Przed chwilą żek widział, co dwie persony na karze jechały z fol napakowaną karą i była tam marekwia. No widzimy tutaj, a tak przy tym byłym zomku templariuszy. Ja i tak pięknie to wygląda. No prawda, ta wieś Zakrzów je fest, bogato. Przyjedźcie tutaj. No, można przenocować i naprawdę dychać świeżym luftem i poznawać Górny Śląsk. Niedaleko jest Annaberg. Widzicie te bloki? No, był to PGR od 45 roku aż do chyba 95, czyli nawet pora lot po tym, kiedy komuna się tutaj skończyła. No niestety to jest coś, co szpeci ten landschaft, no ale to obejrzyjcie, pieronie, naprawdę podoba mi się tu. Sumy w końcu we Gogolinie, przy Bahnhofie, mamy taki piękny mural i to znowcy bany by powiedzieli, co to jest, ja nie wiem, toż nie wyda go dośrebnić. Poszła Karolinka do Gogolina, poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina. Wszyscy znają ta pieśniczka, pra? I no,
Eli, Karolinka pierwej szła do Gogolina. Nie, pierwej szła do Bogumina. Bogumin jest to miasto dzisiaj Bochumin pod czeskim rozkierunkiem na południowym Śląsku. I dwie pierwsze wersje tej pieśniczki właśnie godają, co poszła do Bogumina. Gogolin był w trzeciej wersji tej pieśniczki ze Krysu Woleskiego. Tamte wcześniejsze były ze okolic Rybnickiego i Lublinieckiego. Niektórzy łączą ta pieśniczka ze postacią Karolinki, która dzisiaj ma swój grab we Wilhelmshort w gminie Gutentag w Dobrodzieniu. Ja już tam kiedyś robił film i kiedy chcecie, to tam was proszę, nie będę drugi raz tej historii opowiadał. No prawda jest taka, że pieśniczka powstała 20 lat przodziej. Roger wydał ją nie skorzej, no ale 20 lat nie skorzej, zanim się narodziła ta Karolinka, kiedy je pochowano we Wilhelmshort. A Karliczek, jeśli łączyć to z tą historią, to jest familijne miano. To nie ma miano, bo on się mianował Friedrich. Czyli dorobiono historię do pieśniczki, która była już wcześniej. Ja tak richtig to się nie kupluje. Czyli Karolinka szła do Bochumina. Kto ta pieśniczka rozsławił? Zespół Pieśnie i Tańca Śląsk. Byliśmy we Koszęcinie, godał, że o tym zespole. No, to jest zespół, który tak richtig Śląskość moza polski folklor. Tam też mamy takie tabule i właśnie jeszcze wnięte, co jest to pieśniczka polskiego folkloru, cośik takiego. Toż, no niestety Śląsk jest wykorzystywany propagandowo jako niby element polskiego folkloru, choć jak wiemy jest to nieprawda. Ten plac przed gminnym centrum kultury naprawdę jest fajniście zaaranżowany. Ten dynk pan powstał w 1967 roku, a tu mamy co? Kroszunka. I no, czemu jeszcze wnięte kroszunka opolska? No, jakby jeszcze te o zasłonić, to było kroszunka polska. No, niekiedy mu o to chodzi. Nie szło szrajbnąć kroszunka śląsko, bo to jest śląsko kroszunka. Gogoli i okolice słyną ze wopna. Wopno wydobywano i polono tu już od XVII stulecia. W 1840 roku były tu 42 piece. W latach 70. XIX stulecia zaczęto budować takie piece szachtowe i była to już produkcja masowo. Te trzy piece, które się tutaj zachowały, to są piece, które wybudował Wilhelm Dąbrowski. Pięknie dzisiaj odrestaurowane. Fungowało to tu do lat 90. XX stulecia. Dzisiaj we gminie i nowe wsi Górażdże wydobywo się wopno. Tu w okolicach właśnie było moc tych wopienników. Fajnie, że to tak odrestaurowano. Ja przypominam sobie wopienniki w Mokrym, tam możecie sobie kuknąć, to one są tam moc niższe, ten taki wopiennik odrestaurowany. I mamy tu też tabule, które opisują wszystko, jak to wyglądało, jak to wygląda i też techniczny proces polenia tego wopna. Ja się na tym nie znam, bo nie ma żadnych dobrych we technicznych rzeczach. Przyjedźcie, obejrzyjcie. Jest co obejrzeć w Gogolinie. Tutaj na tym placu fungował od XIX stulecia całki werk wopna. Były piece, które rozebrano dopiero na początku XXI stulecia. Szkoda, co tego nie ma. No dobrze, co tamto zostało, tamte piece szachtowe. No i przynajmniej dobrze zagospodarowano ten plac. Co tu robi ten wagonik? Nie było tu grubów wągla, no ale takie wagoniki nie służyły ino do transportu wągla kaś pod ziemią albo też na wierchu. Właśnie te wopno. No tutaj nie wydobywano wopna ino tam kaś dali. Transportowano tutaj do tych wopienników, do tych pieców właśnie klajbanką wąskie glajzy. Rzymskokatolicki kościół w Gogolinie budowano w latach 1899-1901. Jest on w stylu neogotyckim, a nosi miano Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na kościele mamy tabulki w godce polskiej i niemieckiej. I co tu widzimy? Sonntag, niedziela, o godzinie 7 muszą w języku niemieckim, in deutscher Sprache. Tutaj, w tej chałupie 29 stycznia 1945 roku, jak jest szrajbnięte na tabuli, zginęli śmiercią gwałtowną pobożni, niewinni mieszkańcy Gogolina. No, czemu nie ma Szrajbniętew to ich zamordował? No, my się domyślamy, co to były Sowiety, które tutaj przyszły. To jest element górnośląskiej tragedii. Pora kroków od katolickiego kościoła stoi kościół wanielicki. Konfesje augsburskie z 1909 roku, też neogotycki. Przynależył on do farności w Ełopolu i nabożeństwa odbywają się tu we pierwszą i trzecią niedziela miesiąca. I tak było pierwej. Co dwa tygodnie były tu nabożeństwa. Ksiądz ze Krapkowic tutaj przyjeżdżał. Przodziej, zanim kościół powstał, to właśnie pomieszkańcy Wanieliki ze Gogolina i okolic chodzili do Krapkowic, jeździli bryczkami do Krapkowic, no ale nie zowdy, jak były jakieś większe uroczystości, a kej nie, no to tu we wynajętej sali rzykali. Zowdy tutaj na Górnym Śląsku, no łokrom cieszyńskiej tajli i tam Kreuzburg i okolice, Wanieliki były mniejszością, tu zowdy było więcej katolików. Friedhof żydowski w Gogolinie powstał w 1857 roku. No ale ktoś rzeknie, czemu jest tu krzyż? No ja, bo tu był też Friedhof chrześcijański, tak jeszcze szrajbnięty. Myślę, że to wanielicki, bo tam mamy katolickie, a tu niedaleko właśnie ten kościół wanielicki był. Kiedyś były dwa osobne wchody, dzisiaj to je pokuplowane. Ten Friedhof żydowski fungował do początku II wojny światowej. No i mamy tu macewy, które ostały. Kamień. W ostatnich stoleciach miejscowość przynależała do rodu Łodrowążów. O nich jeszcze będziemy gadać. Od 18 do 20 stolecia przynależała ta miejscowość do familię Strachwitz. Powoływali się oni na związki rodowe ze familią Łodrowążów i każdy chłop, który był we pałacu, o nim jeszcze za chwilkę, mianował się Jacek, czyli Jacek. A co tu mamy? Mamy tutaj taki piękny park ze... No, tu możemy roztomajcie korzystać do zdrowia w nim, park zdrowia. Tam mamy Sebastianeum Silesianum, czyli ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny. Rozchodzi się o księdza Sebastiana Knajpa, który to właśnie opracował niektóre metody takie lecznicze i właśnie możemy skorzystać z kąpieli, żeby zamoczyć człapy, fusy. Kiedy było cieplej, bych miał sandale, to bych też skorzystał. Naprawdę fajnie to tu jest zaaranżowane i widać, co persony korzystają. Fajniście to wygląda. Dobra, no ale co mamy tam? Pole golfowe. Tutaj właśnie widzimy tych golfistów. Obejrzyjcie, jak meleksy tam jeżdżą. Naprawdę wygląda to fajniście. A my idziemy dalej. Możemy też tu obejrzeć susły. Tu mamy platformę taką landschaftową. I no nie wiem, Eli nie ma dzisiaj za zima. Jeśli zdążymy, to tam pójdziemy, bo już naprawdę je nieskoro. A my jeszcze musimy szafnąć pałac i dwa dorfy. Z Instytutu Knajpa idziemy do pałacu. No i co tu mamy? Łowce takie brunotne. Fajniście. A tutaj ogród zimowy. Grota solno z tężniami. No fajniście to jest zagospodarowane. A ten Instytut Knajpa jest w byłych takich zabudowaniach folwarcznych. Uloterapio. Słyszeli, żeście o czymś takim i o pierwszy raz. No ale jest coś ich takiego. Dychanie luftem ze ulów. Wtedy unosi się właśnie ten propolis, to wszystkie tamte woskowe i to jest zdrowotne. No i tu możemy zażywać tego.
Mumy pałac. To co widzimy, to odbudowane, ale o tym nie skorzy. Pierwej był tu zomek, wybudowany w 1104 roku od rodu Chodrowążów. W 1183 roku tutaj przyszedł na świat Jacek Łodrowąż, święty kościoła katolickiego, no ale o nim jeszcze se dzisiaj posprawiamy. Kaj Jacek się narodził? No tam kaj dzisiaj jest kaplica, tam była jego komnata. W 17 stuleciu przebudowano właśnie ta komnata na kaplica. 17 stulecie przebudowa w stylu nieskoro barokowym od Lariszów. No i właśnie pałac przybrał dzisiejszą formę, zomek przekształcił się w pałac. W 1945 roku przybyły tutaj Sowiety. Zmajstrowano dom Bajtla, no ale nie trwało to długo. Pewnej nocy Sowiety przysłały auta, wciepli Bajtlów do tych autów i rozwieźli po większych domach Bajtla, które były w okolicy. Sowiety rozgościli się tu i byli tutaj bez 12 lat. Niszczyły wszystko, co było w pałacu. A tutaj niedaleko znajdowało się lotnisko z najdłuższym pasem startowym w Europie. Po 12 latach Sowiety opuszczają pałac, podpalają wszystko, benzyną je to polone i wszystko goreje. Potem długo osmolone ruiny straszą okolice. Nikt nie chce tego kupić. Dopiero po zakończeniu komunizmu w 1989 roku diecezjo łopolsko kościoła rzymskokatolickiego kupuje ta ruina i remontuje. I naprawdę im się to udało. W 1994 roku pałac odewrzono i mamy tu dzisiaj i pałac, i sanktuarium świętego Jacka. Mieszkał tutaj też biskup Alfons Nosol, emerytowany arcybiskup diecezji łopolskiej. A pałac możemy zwiedzać od poniedziałku do piątku o 14, o 2 po południu. Dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest zawrzyte, sobota, niedziela, czasie ekstra ugadować. My tego nie wiedzieli, toż nie wlezymy raj. Święty Jacek, czyli Hiacynt Łodrowąż. Narodził się tutaj w 1183 roku. Genau tutaj, to co my go dali. Za mną była jego izba. Umrzył w 1257 roku we Krakowie i tam je pochowany w kościele Dominikanów Świętej Trójcy. Był on pierwszym, on i jego towarzysze byli pierwszymi Dominikanami na Śląsku, bo przynależał do zakonu kaznodziejskiego, czyli do Dominikanów. Ewangelizował nie ino Śląsk, no ale też Polska, Czechy, Morawy, Karyntyjo, Ruś i Prusy. Godo się, co dotarł nawet do Moskwy, no ale to nie ma potwierdzone. Co by jeszcze można o nim rzec? W 1594 roku był kanonizowany, je ogłoszony świętym. Je mianowany światłem ze Śląska, Lux ex Silesia, albo apostołem Słowią. Był też ogłoszono go świętym, patronem Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego. No, mimo co on się nie wywodził z Polski ani z Litwy, no to tam też działał, no i tam umrzył, no bo Kraków, ja stolica i korzyto pamięto. Familia Łodrowążów wydała też inkrzy zocne persony, między innymi błogosławiony Czesław, jego brat. Ze familii pochodziła też Bronisława, też błogosławiono, jako też biskupy Iwo i Jon. Z oca Jackowi katoliki oddawają 17 sierpnia. No i on nie też fest taki, z oca oddawał mu się fest w diecezji katowskiej. Nawet farność ochojcu, z którego ja pochodzę, ochojec katowski, a we Katowicach, sztat Tajla, tam jest farność pod wezwaniem świętego Jacka.
tu fajnie przed chwilą łowce beczały. A warto się też wspomnieć, bo informacyjów Wietela, co żech zapomniał, co dynkmal świętego Jacka je na placu świętego Pytra, przy bazylice świętego Pytra, tam na tym cokole. I to jest jedyny Ślązok, który tam je. Toż naprawdę jest to, był to zocny Ślązok. Wieś zachwyco, naprawdę je piękno. Mieliśmy zacząć tutaj, nie wiedział, że tak to tu wygląda, no bo tu mamy centrum wsi. Wieś otrzymała w 2000 roku wyróżnienie w Nagrodzie Europejsko Nagroda Odnowy Wsi. No widzimy, jak to tu wygląda. To w 2004 roku uzyskali tytuł najlepszej wsi województwa opolskiego. Naprawdę można się tu zachwycać i jest to jedno z najpiękniejszych wsi, ta kolista majstruja, najpiękniejsze wsie śląska, Kero Rzech nawiedził. Rostomili jest to też jedna z najstarszych wsi na Śląsku, 900 lat. A co tu mamy, gmina Gogolin, dobry pomysł na długie lata. Ja, obejrzyjcie, jak to tu wygląda. I tam dalej mamy, o, tam restauracje naprzeciw kościoła. Dobra, idziemy do kościoła. Za mną rzymskokatolicki kościół. No, pod jakim wezwaniem? Ciężko zgadnąć. No, nie. Święty Jacek patronuje temu kościołowi rzymskokatolickiemu. Wybudowany był on w 1632 roku. W 1909 roku przebudowany. No i jest on w stylu neobarokowym. We kamieniu mamy kamień, a na nim tabula, na którym mamy upamiętnienie tych, którzy polegli tutaj we pierwszej i drugiej wojnie światowej. Na Friedhofie mamy tu dynkmal, taki grab, który upamiętnił tych, którzy poginęli w styczniu 1945 roku w miejscowości Großstein, czyli tutaj we kamieniu. No, Sowiety wchodzą, wiemy, co się dzieje. No a kąsek dali mamy dynkmal mogiła, kero upamiętnio i oddowożoca powstańcom polskim na Górnym Śląsku. Tak richtig to były właśnie powstania polskie i powstańce polskie. Dużo o tym godą. No ale całą noc to tu dziwuje. Ja tu spoczywają powstańcy, no Śląsk wiadomo. Kiedy i kaj ktoś szrajb nieprawda na tych dynkmalach. Nie będziemy tu gadać o całej historii, ale czemu tutaj, no tu na tych zachodnich placach Górnego Śląska mało mamy takich dynkmalów. Wszędzie mamy dynkmale, które upamiętniają tych, którzy poginęli we pierwszej i drugiej wojnie światowej. Niekiedy właśnie też ci, którzy poginęli w styczniu 1945 roku. Bo tutaj właśnie były walki, niedaleko mamy Annaberg, walki Zajty Polskiej ze Zajtą Niemiecką. I no, tutaj poginęli, to już ich tam nie wywożono i bez to mamy tutaj te dynkmale. No ale jako widzimy, nikt nie oddowo zoca im tu. To nie ma tak jak u nas na wschodzie Górnego Śląska, co tych dynkmalów, powstańców, mogił, grabów je naprawdę mocno. I no tak jest prawda, co ludzie oddawają tam im zoca, bo je tam mental propolski. Tu je mental proniemiecki, bardziej jeśli się rozchodzi o takie te dwie nacje, polskie albo niemieckie. No, jej, ktoś tu oddowozł, no to z Elbschutzą i no, tych Elbschutzów, tych grabów z Elbschutzów też nie ma aż tak moc. No i to jest właśnie to, symbol tej wojny polsko-niemieckiej z 1921 roku, bo tak możemy to mianować, możemy też to mianować jako Śląsko Wojna Domowa albo Ekstra Polsko Operacyjo Militarno na Górnym Śląsku. Moc o tym godą, durź o tym godą, no ale durź się sieje propaganda, durź ludzie są niedouczeni, no bo jako mają być douczeni, kej w szkołach cyganiom manipulują. I będziemy o tym jeszcze nie rozgadać. Rozwiniemy też temat. Myślę, co kiedyś na Annabergu zrobimy tajlik i tam będzie przeżytość ku temu. Ida już do autoka. Ida i słysza, jak łojce godają do bajtlów takich małych, które jeżdżą na kołach po śląsku z oca. Ja, bo dzisiaj to jest tak, że nawet jak łojce godają po śląsku, to
do tych bajtów gadają po polsku, a tu jednakoż uczy się tej śląskiej godki, śląskiej kultury i moje śląskie serce rośnie. No, mam nadzieję, co te bajtle też poradzą gadać po śląsku, no ale kej ojcowie do nich gadają, no to myślę, co oni też poradzą. Fajnie się tego słucha. Ja, Śląsko, wieś, kamień, Grauszczajn. Łodro, wąż. Wieś, kero, była pierwotnie siedzibą rodu Łodro-Wążów. Bez to takie miano. A my tu mamy dynkmal z pierwszej i drugiej wojny światowej. W pierwszej wojnie światowej poległo 10 personów ze Oderwans, bo tak się wtedy to mianowało, ten dorf. No a we drugiej pora 10 personów. Są my we miejscowości Malnio. Kaj stoi drzewiany kościół ze 1804 roku. Pierwotnie był ewangelicki i pierwotnie stoł we Kostowach. Przeniesiono go tutaj we 1936 roku. No ale co zrobiono niefajnego? Pod spodkiem mamy moderny kościół kajterowski je mszo. I tutaj mamy te takie, nie wiem jak to zamianować, no naświetlenia, tam światło na zicher pado. No nie fajnie to wygląda. Tu tak to papą zmajstrowano te całkie otoczenie, nie fajne. A tam widzimy werk koksu we Zdzieszowicach. Ostatnio tak fajnie, że tego nie poradził ująć, bo to właśnie czas daleka. Ostatnio my go dali o tym werku koksu. Kto nie widział filmu o Zdzieszowicach, go dali my o Przewdzinku też, to niech se obejrzy. A ze Malnią związano je też persona Józefa Cebule. Józef Cebula narodził się tutaj, we Malni, we 1902 roku. Nieskorzej wstąpił do zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej we Markowicach, potem działo we Lublińcu, potem zaś we Markowicach i to już chyba była jego ostatnia farność. Nazistowski reskierunek miał od początku z nim problemy. Nie chciał się dostosować do roztomajtych nakazów. Potem Łukasz chyba był we hereszcie też. Nie chcę tu całkiej historii przytaczać, przeczytajcie se. Miał jakieś ograniczenia w sprawowaniu mszy, tam mu jakieś nakazy dano, co mu chyba w jakieś odpowiednie dni albo coś. Przeczytajcie se całką historię. No i w końcu nazisty się fest wnerwiły i zwinęły go, trafił w końcu do Mauthausen, do koncentracjonlager i tam torturowany, skazany na ciężkie roboty, w końcu rozstrzelany i spalony tam w krematorium w 1941 roku. I tu mamy takie upamiętnienie właśnie pod spodkiem, pod kościołem, tam tak choby grota tego Józefa Cebule. Roztomili, a Joby da się z wami żegnął. Za tydzień być może będziemy w Krysie Lublinieckim. Dziękuję wam za dzisiaj. Już ludzie wychodzą ze mszy. Powcie się. Pieronie, tak te persony, które z kościoła wyłaziły mnie, straszyły, że coś tam będą dodać, jak daje. Tak zapomniał podziękować i powiedzieć, co dzisiaj Weronika i Bruno byli ze mną i no nie w każdym momencie, ale byli. Bez to niektóre ujęcia są tak, że ją ino nagrywam, a niektóre są tak, że mnie widać całkiego. To drugo rajza w życiu Bruna, drugo rajza na kanale Śląsko Rajza, drugi film, w którym uczestniczył, no nie było, bo widać całkiem, no ale wagen żeście widzieli, toż jest ja. Dobre, to już naprawdę żegnam się z wami. Jadymy w Bierunie autobaną, deroski wrócimy i tak za niecałko godzina będziemy w chałupie. Powcie się.